Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy grać w grę, znaczy ja będę grać, wy będziecie patrzeć. Ta gra to jest Hammer in Hurry i po prostu zaczynamy. No i w tej grze chodzi o to, że nie tak dawno temu był z tego gość z motkiem i no i po prostu trzech budowlańców mu przyszło, nie? I mu chałupę rozpieprzyło, nie? No wiadomo jak to budowlańcy i... O, proszę bardzo. I on teraz chce ich wszystkich pozabijać, nie? Pierwsza runda. Igły na rynku. Zajmij się ty! No i jak widzimy, gra jest bardzo fajna. Łazimy młotkiem, walimy. Fajna, prosta gra. Japońska miana Pegasusa. O, zbieramy takie kebaby. No i... Jezus Maria! I ogólnie polecam. To jest naprawdę kawał... O, kask, fajna sprawa. Plus jedno życie właśnie, takie bum bum. Co takie drutowcy, ja pierdungo! Jezus Maria, już jedno życie, to kiedyś było prostsze ta gra. Dziapikaj, madafaka! No i fajnie, prosto. A teraz będzie, kurde, najgorsze. Zbliżę się do ciebie, zatukę cię, gnoju! I pika jej! No i teraz będzie walka z bossem. To jest majster i go trzeba tak. Jubum, jubum. I podoba! Można to walić albo nie, te pokrywy. Ja pierdungo! Trzeba będzie podgłośny tu dźwięk. Kurde, chciałem za szybko go rozwalić, nie będę się popisywać, tak można. Raz, dwa, trzy, cztery, jubika jej! Pięć, sześć, siedem, siedem, osiem! Super! I teraz będzie bonus. I w bonusie chodzi o to, żeby rozwalić jak najwięcej budowlańców. Im więcej ich rozwalimy, tym jak w życiu dostajemy lepszą nagrodę. I o co w tym chodzi? I walimy wszystko, tylko nie w dziewczynę, bo za nią są punkty. Jakie? Jakie? Punkty ujemne. O, proszę bardzo. I mamy pół minuty. Jaka akcja! I ostatnia sekunda. Hipikajej! 44 punkty. I za to jest ser. Cokolwiek to robiło, nie pamiętam. Chyba było życie. Nie wiem. Nie wiem, ja w to grałem. Śpiesz się, Harry Potter. Brzydkie ślimaki idą do budynku u twojego sekretarza. Brzydką twarzą na stronie konstrukcyjnej. Zatrzymaj ich samolot! Brzydkie ślimaki i projekt deweloperski. Zajmijmy się tym! I... O! Proszę bardzo, miałem rację. To dało życie. I tu jest inżynier. I trzeba go walnąć 3 razy, jak w życiu. I dostał 2-0 i nie zdał. Hehe. O, jaka akcja. I patrzcie, tu będzie młot. I chodzi o to, że on teraz możemy takich rozwalać z miejsca. I ogólnie większa siła rażenia i... No i fajna sprawa. No, najlepsza broń w tej grze. Lepsza od tego kręciołka. O, tu mamy 3 spawaczy. Już mamy 0 spawaczy. Tu ma będzie kręciołek, to go nie chcę brać, bo jest gówno. Tu ma będzie kręciołek, nie chcę go brać. Rób to. Rób tu. Inżynier. Inżynier jest najgorszy. Ile? Wtedy 3, a teraz raz. 2. No proszę. Jak pięknie. O, tu będzie bomba. Brrr. O, i teraz zegarek. I na selekcie możemy go użyć do zwolnienia czasu. I tu się teraz tu to przyda.
slow motion. Dwa. Nie. 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 No i szybko poszło. Normalnie to by to zajęło z 8 uderzeń, a tu bo mamy tego, to i tu będzie życie, hopla! O, kask. No i zarobicie, mam 5. I teraz prosta runda, rozwalamy koparę. Mam nadzieję, że się nie skuje, jak przy tym majstrze. No i co to był za boss? Super! I co? I co się stało teraz, zapytacie? No i przeszedłem drugi poziom, jak zapewne zauważycie. Teraz będziemy rozwalać krety. Czy tam kaczki, czy co to jest, tam japońskie gówno. I ogólnie rzecz biorąc, to mój rekord to 14 tych kretogówna. Nie pamiętam, czy one się pojawiają w tych samych miejscach, ale ogólnie tam najgorszy moim zdaniem bonus w tej grze. Mogli już, wolałbym budowlańców niż jakieś krety pod ochroną rozwalać. Budowlańców się rozwala, przynajmniej się zwalniają miejsca pracy, a krety to pod ochroną są, czy co to jest za dziadostwo. Jak dziadostwo, to pewnie w Japonii tam wszystko jest dziwne, to tam... To tam... Japonia! Jaki wstyd! Się biłem. I się śmiej głupio. O, zegar, slow motion. No średnie to jest, no ale można sobie wyłączyć to na początku rundy. Teraz będzie na nabrzeżu runda. Brzydkie ślimaki idą sprzedawać czarnorynkowych bogów na tym Pearl Harbor. Nie pozwól im tego robić, Harry Potter. Nabrzeżne strucle. Zajmij się tym! I co? I tu będą teraz gaciuszki. I obrotowy kręciołek. Ja włączę może zegarek. O, i patrz, jakie slow motion. Patrz, i oni się sami rozwalają. Ale mam teraz życia, kurde. 5 high HP. O nie, budowlaniec. Ja pierdungo. Nie, jakie niby slow motion, a to gówno daje. To nie jest Beauty Full Joe, żeby szpanować w slow motion. No ile ciosów. O, i teraz jak dobrze to rozegramy, to można przejść ten etap na łódce, tak kręcąc tą reklamówką z zakupami. No i tak sobie polecimy. Słuchaj, najlepiej się nie wychylać, bo można zlecieć, chociaż teraz też można zlecieć. Znaczy nie wiem, jakie wam tu rady dać, no można się trochę powychylać. Najlepszy byłby taki... Nie! Ja Jezu, no. I tam będą mewy, to jest najgorsze gówno. Zdążyłem. I teraz będziemy rozwalać auto jak w GTA, czy w Street Fighterze. Nie! Znaczy prawie tak jak w tych grach, no. Zajmijmy się tym! I teraz tylko bez kręciołka to... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super! No i proste to było, jak widzicie, bez żadnych ceregieli. W sobotę i w niedzieli. Oj, teraz rozwalamy chuliganów. Yeah. Chuliganeria. Cyganeria. Chuliganeria artystyczna. O, i rozwalamy bomby. Bomby chuligana. Chuligani to wiadomo, że postawiają bomby. I chyba... Nie, no takie to jest mierne. Bym wolał budowlańców. Bomba jest droga, a budowlańcy nie. Nie są, nie płacą im tam. Juptum. Takie trochę schematyczny ten bonus, no ale może coś tam dostanę fajnego. Lubisz to, suka! O, kask, super. Może bym dostał coś więcej, gdybym jej nie przypieprzył z młota ważącego 50 kg. Ale dobrej to.
Jesteś najlepszym brudnym ślimakiem. Twoja ćwierdzi głowy. Używaj nici do wężowania w budynku. Nie pozwól bosom uciec.